dobry. Witam w kolejnym odcinku. W odcinku z golenia łąki. Po raz już któryś u nas w tym roku na kanale. Lecz nagrywamy do bólu. Tak jak było mówione. Dobra. Koniczek niech się grzeje. Nagrywamy do bólu. I co? Sobie wosza wziąłem do naostrzenia noży. Wosza makita. Diaksa. O, dwa granaty tu już czekają. Zaraz Stachu wpadnie. I co? I mamy. Mamy ponagrywać. Kasiarka już trochę brudna, gdzieś tu olej puszcza. Tutaj gdzieś ta strona. Chyba się gwinty psują. I tak. Sobie na ostrze noże. W ładnym stanie, że tak powiem. I co? Tak. Te co mam teraz przełożę. Te co mam teraz po prostu przełożę na drugą stronę z poprzedniego koszenia. Kosiłem coś tam troszkę, bo wujek Boguś zaczął kosić. Ale niestety odpuścił, nie podobał, coś tam się z Ruskim znowu zadziało. Dlatego też wam ostatnio nie nagrałem. I tak. I taka sytuacja właśnie. No, ostrzymy sobie noże szybciutko i lecimy. Dobra, ja sobie ostrzę i zaraz się widzimy w podróży. No, lecimy sobie. Już ostatnio widzieliście, nie widzieliście, już tu była część zgolona i dokończyłem po wujku i tam dalej już nie kosiłem, bo nie miałem po prostu klucza, żeby wymienić noże. No i tak to się prezentuje. O! Ubi też sobie rośnie fajnie, także tu gdzieś mi wyszedł kwas od tego pola mojego pszenicy, nie wiem czemu, do tej, dotąd gdzieś, a dalej nie ma. Sama orka wystarczyło, żeby zabić w większości ten kwas, także jest dobrze. Popołudnie zapach suszonej trawy, coś pięknego, naprawdę coś pięknego. Nie wiem jak będziemy golić, to najpierw wygolimy tą dużą trawę tutaj, potem kawałek tego wujek tak zaczął kosić, kurczę, tak trochę tu, trochę tam i tak. Muszę jakoś do pomyśleć jak to dogolić. Trawa się przebija. Ja to będę chciał przewrócić tą trawę dwa razy, żeby ją wysuszyć dobrze, żeby ona sobie miała lżej zgnić i na przyszły rok się lżej po prostu kości, tak? No, ubinek sobie fajnie rośnie, ładnie. Także jestem zadowolony, że powschodził w ogóle. Mam nadzieję, że coś się zbierze. Zobaczymy. Zimą pod lasem to jest pięknie. Po prostu jest cudownie, tak? Wieczór. Jak jest wieczór i jest ten klimat lata, koszenie trawa, no koszenie trawy, piękna sprawa. Opa. Oj. Co jest z nią? Trzeba sobie pomóc młotkiem. Bo z młota to nie robota. O, widzicie? Noże są naostrzone. Oj. Noże są naostrzone. I taka sytuacja. Truba wygodna. Ona się tak ciężko składa. Na podnośniku, zobaczcie. Jest lżej ją złożyć. O. Jest lżej ją złożyć niż na ziemi ją sunąć i się mordować bez sensu. Op. Dobra, zakładamy.
ma założone. Tu smaru brakuje. Nie trzeba nasmarować jak przed następnym koszeniem. O, wałeczek zakładamy. Osłony już niestety nie ma. 2 lata temu badajcie, mi się wykruszyła całkowicie niestety. Nie można jej dokupić nigdzie, a z Polski się nie przerobi. No i co? Skręcamy jeszcze śrubę, żeby szła jak należy. Mam nadzieję, że mnie komary nie zjedzą. Nie trzeba szybko jeździć. O. Dobra. Tak się jeszcze opuści go. O, widzicie, teraz widać jak się przestawia. Dobra, powinno być. Załączamy sprzęta. Nie sobie chodzi. Mężki, komary, tylko najgorsza rzecz o tej godzinie. Ja sobie tu jeszcze śrubę ściągnę. Kasiareczka się rozpędziła, ale gdzieś bicie ma. Ostatnio strasznie drży, pewnie na bębnach gdzieś. Opa.
Skończyliśmy już tą część. Baterii nie miałem. Akurat jeszcze Stachu przyjechał ponagrywać dronem. Jakiś kasztelan ktoś tu wypił. To nie ja. Ja też nie wiem. Ja a, też nie. Mówi się, że znalazłeś puszkę na polu i tyle, a nie. No tak zrobiłem, no. No mówię, że ktoś pił, ale nie mówię, że ty czy ja. No sam się strzedałeś teraz. Ale ja nie wiem, o co chodzi. Ja nie wiem, o co chodzi. To ja odpalę i sobie go podniosę, bo mi się nie chce tam po tych ziemi. Biegnij go na podnośniku. Ale widzę, że paski dobrze dopięte. Śruba skręcona fest. No już, już się kończą te paski, wiesz? Widzicie, gdzieś jest na bębnie, wiesz, bo są trochę skrzywiony jest ten bęben i dlatego. Ale wyślizgane są ładnie. One, te bębny są strasznie grube i dlatego się trawa tu kotuje, nie? Zobacz, jaka ta planeka jest kurwa napięta. Ciężka, twarda taka. No musiałbym ją tu przyczepić do tego. No bębny ładnie wyświetla. To u mnie nawet farba nie chciała zejść. Od nowości jest ta farba, nie? No. Nie się trzyma. Tu od nowości. Ale fajne takie dotyku. Kurwa. Jakie gładziutkie. Jak zardzewieje, to nie będzie fajne. Co, ty pod wiatr nie zardzewieje. Tu bym przebił tą plandekę i tak ją ustawił, zobaczył wtedy, jakie pukosy a, dopiero wyszły. Ja wiem, o co chodzi, kurwa. Bo co? Wiem, czemu może nie docinać. Czemu? Bo ten, kurwa, bebeń jest tam doświetlany i rzuca, może rzucać tym nożem o to. Widzisz? Czy on i tak chodzi po tym? Ja wiem, ale to i tak, wiesz, może coś od tego też być. Ten bebeń... Strasznie gdzieś tu jest jebnięty. No, jebnięty jest bardzo. No. I widzisz, i to jest właśnie z tym problem. Teraz nie to, z tamtym. Teraz to tamten nie, jest lux. Tamten jest lux. Może, będzie trzeba... Trzeba tylko trochę deczko podklepać i przyszlifować, obszlifować na teraz lateralkę. Teraz to nie będę, będziemy szlifować domu, wezmę wziął zagrzał gazany. No ale tutaj nie, ale tutaj może wiesz, Boguś zmieniał noże, nie? Że mnie też jest wyświetlane. Wiesz co, jest wyświetlane tutaj, bo żeśmy, my żeśmy rok temu zmieniali te przemienialiście chwytaki. Tak, no, i na no, te nowe, nie? No to ja też tak zrobiłem. Jest no bo to jest tu tak samo, nie? To już po czasie to już rok niestety... 26 lat, kosiarka ma, nie? Nowe takie założy komplet. To by się po fest. Ale wiesz, nowe to już nie to samo co stare. Lepiej stare. Czy chodzi o to, wiesz, że ono... Świetać niż te. Tak, a chodzi mi o nowe noże, nie? Nowe, tak. Spokojnie. Jedyny minus to jest właśnie to, że... Trzeba je podgiąć, o... się ślizga. To jest ślizgany bęben, to... Nie chcę, kurwa, spadnąć ten zestawę na swojej kosiarce. Dzisiaj się przytuczony mam. Co się zrobi? Ja też no co, jak zakładałem koło do tego. No, do 60? Nie, zakładałem te, stawałem kółko do przyczepy. Czekaj, czekaj, bo tu jest. Zakładałem kółko do przyczepy i patrzyłem, jak ta sprężyna działa, jak ono się składa. No. No i było tak, nie było złożone the first. I no. Chciał, nie chciał, przyjechał, parokrę przygwoździło. No ja tu mam, zobacz, schodzi mi, bo wziąłem od Seby do wymiany kostki, nie? Do wyciągania kostki, ten sprzęt. Wie, każdy paznokcie zostawia w tym sprzęcie. Nie, co ty gadasz, no, ściągam nagle. I tam wiesz, paznokcie ci się zajebały, widzisz. No wiem, to też. Kurwa, aż mi łezka pociekła. Aż łezka pociekła.